Dzień dobry, zaczynamy wtorkowy Brief Morning. Dzisiaj moim gościem jest pan Daniel Maksym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a dokładnie dyrektor działu badań, rozwoju i innowacji NCBR, tak? Tak, zgadza się. Dzień dobry wszystkim. 8 miliardów złotych w tym roku czeka na naukowców i przedsiębiorców, jeżeli dobrze przeczytałem. Dobrze pan przeczytał, aczkolwiek ta suma zawsze, jak pamiętam z doświadczenia, może się zwiększyć. Wszystko zależne jest od tego, czy naukowcy, przedsiębiorcy, czy konsorcja tychże będą zainteresowani wzięciem tej sumy, a więc zainwestowaniem swoich pieniędzy i znalezieniem tego lewara finansowego, który dają środki publiczne, więc wszystko zależy od Państwa, czy będziecie chcieli po nie wystąpić ze swoimi dobrymi projektami. A dla kogo są te pieniądze? Jest bardzo, bym powiedział, szeroka paleta oferty po naszej stronie. My to nazywamy, ja to nazywam menu, bo z jednej strony mówimy o przedsiębiorcach, mówimy o konsorcjach naukowo-przemysłowych, mówimy o startupach, mówimy o dużych przedsiębiorstwach. W zasadzie wszystkie te podmioty w różnych konglomeratach, w różnych połączeniach mogą sięgnąć po środki na projekty, które polegają na budowaniu nowych technologii i budowaniu wartości firmy wokół tych nowych technologii. Jak ważna jest współpraca pomiędzy biznesem a nauką w tej układance, w staraniu się o te środki? Ja myślę, że jest kluczowa. Kluczowa dlatego, że jeżeli firma decyduje się na budowanie swojej wartości, rozwój w oparciu o technologię z dużą wartością dodaną, to w warunkach polskich najczęściej te technologie powstają w instytutach, na uczelniach, w środowiskach okołonaukowych. Oczywiście coraz większe znaczenie mają też technologie, które powstają w centrach badawczo-rozwojowych, które są przy wielkich firmach afiliowane. Natomiast to jest zupełnie specyficzne i różne od klasycznego biznesu, który polega generalnie na ekspansji, na zajmowaniu nowych obszarów czy na zwiększeniu wolumenu produkcji, bo tu mówimy o tym, że ta nowa technologia na rynku nie istnieje albo istnieje w fazie 1.0, tak? My mamy coś w fazie 2.0, tak? W związku z czym trzeba przekonać konsumentów do tego, żeby chcieli kupić produkt z tą wbudowaną technologią czy urządzenie. Po drugie, trzeba przekonać zarząd, radę, żeby zainwestowała w rozwój firmy w oparciu o te nowe technologie. No i po trzecie, trzeba mieć skonkretyzowany plan na zajęcie niszy rynkowej w świecie, który bardzo szybko gna, w którym jest duża konkurencja i w którym każdy może zająć miejsce tej firmy. Pieniądze publiczne traktowałbym zatem tutaj jako, tak jak powiedziałem na samym początku, lewar finansowy, klasyczny, porównywalny z kredytem bankowym, z kredytem komercyjnym czy z pieniędzmi na rynku kapitałowym. I oczywiście to nasze menu środków, ta paleta, którą mamy, zawiera w sobie pieniądze dotacyjne, a więc z natury rzeczy bezzwrotne, ale także pieniądze inwestycyjne, które są wkładane czy za akcje lub udziały przez wyspecjalizowane, a po części finansowane przez nas wehikuły finansowe. Więc tak naprawdę, patrząc na nasze menu konkursów, każdy może sobie wybrać pewien model rozwoju, tak? Czy chce rozwinąć technologię w oparciu o mechanizm dotacyjny, który ma swoje ograniczenia, czy też chce zaistnieć z technologią, którą ma jeszcze być może w fazie koncepcyjnej, w takich powijakach, w wczesnych etapach gotowości technologicznej i chce ją rozwijać w ramach jednego z wehikułów finansowych, przejść po pozytywnej weryfikacji tej technologii na poziom rozwijania tej technologii na poziomie prototypu, bo wtedy to przełożenie jest po prostu większe, tak? To znaczy, możemy mówić o dużo większej inwestycji w rozwój firmy, o zeskalowaniu tego biznesu. Oczywiście wtedy ten pieniądz, który jest oferowany przez nas i za pośrednictwem wehikułu finansowego o nazwie Bridge chociażby, to ten pieniądz jest pieniądzem inwestycyjnym, prawda? Więc tak naprawdę mówimy o powstaniu spółki, o rozwinięciu biznesu i zeskalowaniu spółki. Tak, tylko że też wydaje mi się, że jedną z podstaw efektywnego wykorzystania tych środków i w ogóle ubiegania się po nie z sukcesem jest dobre nawiązanie relacji, współpracy, znalezienie wspólnego języka między biznesem,
który dosyć dobrze rozumie te czynniki ekonomiczne, o których Pan wspomniał, a nauką, która ma jednak wnieść ten element innowacji i badań. Ja się chciałem zapytać, czy mamy już, czy są jakieś przykłady, które pokazują, że taka współpraca może przebiegać sprawnie, że jest jakiś sposób na to, żeby te dwa światy, które jednak komunikują się w różnych językach, ze sobą połączyć? To jest dobre pytanie, natomiast ja próbuję na nie odpowiedzieć może w inny sposób. My chcemy za pomocą naszych działań sprawić, by firmy budowały swoją wartość w oparciu o technologię. To znaczy, to jakby nie jest pierwszoplanowym, może to jest jakaś herezja, którą powiem, naszym celem, żeby koniecznie ta współpraca następowała tylko dla samej współpracy. Dlatego może podam ten przykład. U nas przedsiębiorcy są przede wszystkim aplikującymi ośrodki. To przedsiębiorca ma zbudować biznesplan, pomysł na ten biznes w oparciu o technologię, którą pozyskał od naukowca albo sam na nią wpadł. I to on ma kształtować projekt cały. I tutaj ta współpraca, ona albo jest, albo jej nie ma. Znaczy, albo jesteśmy w konsorcjum, które wymusza jakiś rodzaj współpracy, lub też po prostu jesteśmy właścicielami tej technologii. Ja bym położył nacisk na coś innego. Bym położył nacisk na to, żeby każdy zajmował się tym, na czym zna się najlepiej. Znaczy, przedsiębiorca powinien znać się na tym, jak rozwijać i skalować swój biznes. Naukowiec zasadniczo jest od tego, żeby rozwijać technologię. Po to są i Centra Transferu Technologii, i wszyscy pośrednicy, którzy zajmują się tym oprzyrządowaniem nad technologią, tak? Czyli kwestiami patentowymi, kwestiami własności przemysłowej, wyceną tej technologii, tym nie zawsze się naukowiec umie zająć. Ja jestem tutaj zwolennikiem nie mieszania ról, bo chyba że ktoś rzeczywiście jest naukowcem z żyłką biznesmena. To też się zdarza. Właśnie, to miało być moje kolejne pytanie. Co ma zrobić naukowiec, który, no bo jednak w biznesie też ważnym elementem jest zaufanie. No, nie powinno się robić biznesu z przypadkowymi ludźmi. Co ma zrobić naukowiec, który nie ma takiego potencjalnego partnera w zasięgu ręki, a jednak chce, ma fajny pomysł, a chce zacząć komercjalizację swojej pracy naukowej. Czy on też ma jakieś, czy też jemu dla niego są tutaj jakieś możliwości, czy musi być to współpraca między dwoma podmiotami? Zasadniczo naukowiec musi odpowiedzieć na pytanie, co on chce zrobić z tą technologią, z tym pomysłem, który ma. Może rzeczywiście może ją dalej rozwijać, bardziej w kierunku opisania tej technologii i rozwinięcia pomysłu w projektach, które my nazywamy projektami LIDER, to znaczy kiedy buduje się zespół naukowy i tą technologię się rozwija, tak? Czyli prowadzi się dalej badania. Oczywiście one mają potencjalnie zastosowanie w przemyśle, tak? Rzeczywiście ten rodzaj finansowania, który oferujemy, tutaj można i 1 000 000 złotych dostać na taki zespół naukowy, który będzie doprowadzał badania do takiego etapu, który będzie przedkomercyjny, prawda? Natomiast w każdym innym przypadku, no to też naukowiec musi odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę on by chciał zrobić z tą technologią, no bo trudno powiedzieć, że czy nie można mieć ciastka i zjeść ciastko, albo zjeść ciastka i mieć ciastko, tak? No, w pewnym momencie albo mam te umiejętności, jestem w stanie napisać sobie biznesplan, jestem w stanie stworzyć firmę, jestem w stanie ogarnąć wszystkie sprawy związane z patentowaniem, z zastrzeganiem praw własności przemysłowej i są też tacy, lub też rzeczywiście potrzebuję do tego celu jakiegoś pośrednika. To się wszystko kończy tak naprawdę założeniem firmy. Tak? I tu też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moja relacja w stosunku do uczelni. My dajemy tak naprawdę wędkę, natomiast to od strony tego potencjalnego beneficjenta aplikującego jest to, w jaki sposób on z niej skorzysta. Bo jedni robią to w ten sposób, że zakładają spółki, inni mają, mówimy o naukowcach, mają patent i ten patent jest samą wartością w sobie. Oczywiście wtedy, kiedy on
będzie wbudowany w strukturę firmy, będzie udzielana licencja z tego patentu, no z tego wtedy można żyć, ale sam patent tak. Sam w sobie, no nic na razie nie daje, tak? To jest kwestia odpowiedzi na pytanie, jak bardzo chcę panować nad wynalazkiem, który mam. To jest mam, tak jak z pomysłem w biznesie, sam pomysł, sam pomysł nic nie daje. Tylko początkiem. Ja tu oczywiście mam rozpisane różne przykłady i też mam je z życia swojego zawodowego, gdyż prowadzę całe portfolio różnych konkursów i programów i w tych programach występują i samotni naukowcy, którzy mają tego drive'a biznesowego, ale najczęściej po jakimś czasie przychodzi do nich partner biznesowy, tak? Tu przykładem jest chociażby Saule Technologies, to jest taka firma, naukowiec, no, pani naukowiec Oli Malinkiewicz, która rozwija perowskity, czyli jak rozumiem są to pewnego rodzaju nowoczesne panele solarne i ona rzeczywiście jest tą siłą, która rozwija technologię, tak? No ale wokół tego powstała firma, która organizuje finansowanie, szuka możliwości produkcyjnych, między innymi od nas otrzymali dofinansowanie w projektach B+R przedsiębiorstw, ale są też w moim portfolio no, generalnie naukowcy, znaczy przedsiębiorcy, których trudno na pierwszy rzut oka uznać za naukowców, tak? No po prostu wpadli na genialny pomysł, tak? Wpadli na genialny pomysł, który jakoś grupuje w sobie różne gałęzie nauki. Często jest to dobre połączenie różnych technologii, które istniały. Tutaj patrzę na przykład na Fusion Copter, jest to taki generalnie dwusilnikowy, wielomodułowy wiropłat, który no jest zbudowany z elementów, które gdzieś istniały, ale zostały poskładane w zupełnie nową jakość. Tak? Są to też ludzie, którzy piszą algorytmy do różnych ciekawych programów komputerowych, które zajmują się leczeniem czy wykrywaniem różnego rodzaju schorzeń. Ci ludzie bardzo często mają jakieś pochodzenie w sensie zawodowym, są to często lekarze, prawda? Więc generalnie dobrze im jest przełożyć wszystkie objawy chorobowe na algorytm, tak? I najczęściej mają kogoś, kto im ten algorytm też pisze, tak? Na pierwszy rzut oka to nie jest ten naukowiec w białym kitlu, który przelewa z fiolki do fiolki i coś mu wychodzi, więc w tym naszym portfolio są najbardziej, bym powiedział, różnorodne postaci, które sobie można wyobrazić. A czy gdzieś można, jest jakaś baza tych udanych projektów, którą można by sobie prześledzić, zobaczyć, zainspirować się? Proszę pana, bazę projektów. No bo teraz wymienił pan 3 czy chyba 4. Tak, nawet, tak? Ale to a tak. Zakładam, że może być ich więcej i nasi widzowie mogliby chcieć na przykład ten temat jeszcze podrążyć, poszukać i zobaczyć, jak takie projekty wyglądają w praktyce. Staramy się promować naszym zdaniem udane projekty z użyciem takich narzędzi, które są powszechnie dostępne w komunikacji w tej chwili i w promocji, czyli na wszystkim strona internetowa nasza zawiera co pewien okres czasu publikujemy pewne zestawienia naszym zdaniem najlepszych projektów, są to różnego rodzaju foldery reklamowe, jakby działalność promocyjna również skoncentrowana jest na pokazywaniu tych właśnie czynników sukcesu. O ile pamiętam, też co kilka miesięcy publikujemy wydawnictwa, które pokazują najlepsze naszym zdaniem projekty i pokazują tak naprawdę, bym powiedział, dobre praktyki w zarządzaniu projektami, bo to tutaj bym dwie rzeczy chciał jasno zaakcentować. Jedna to jest wartość projektu sama w sobie, ona zależna od tak naprawdę, znaczy ona jest swoista, znaczy każdy projekt, jeżeli wybieramy go do dofinansowania, to zdaniem nas i zdaniem recenzentów, naszych ewaluatorów, jest to projekt warty zainwestowania w niego publicznych pieniędzy. I on sam w sobie ma swoją wartość, natomiast sposób jego prowadzenia, zarządzania tym projektem, rozpowszechniania wyników, komercjalizacji, to jest druga swoistość, którą warto promować, więc dla, bym powiedział, fizyka, projekt z dziedziny biologii, to powiem szczerze, jest ciekawostką, natomiast sposób prowadzenia takiego projektu, zarządzania nim, finansowania, oceniania kamieni milowych, wyznaczania tych kamieni milowych jest dla niego jak najbardziej ważny, bo to jest sposób prowadzenia projektu, prawda? Czyli pewna metodologia i my to też staramy się promować, bo to, co zauważamy, to każdą wspaniałą ideę można sknocić złym zarządzaniem projektem, tak?
I tego, to bym polecał, bym powiedział wszystkim, którzy starają się aplikować te środki, o to, żeby szukać dobrych praktyk w zarządzaniu projektem, bo z jednej strony oczywiście ważne jest to, czy aspekt nowości, tej najbliższej technologii, czyli innowacyjność tego projektu, mówiąc już tak szczerze, jest zawarte, a z drugiej strony to, co nas dotyczy, czyli osoby, które monitorują ten projekt, pomagają w zarządzaniu, rozliczają go, to aspekt właśnie panowania nad biegiem projektu, to znaczy nad uczciwym rozliczaniem kamieni milowych, a to też uczciwym w sensie postawienia sprawy jasno w stosunku do siebie, jako do osoby, która prowadzi ten projekt, czy warto go kontynuować, czy dobrze prowadziłem dotychczas swoje działania, czy rzeczywiście postawiłem na właściwy kierunek. I to jest dobre, bo to też tak naprawdę uczy dyscypliny i w biznesie też jest ważne, bo to jest ta integralność, ta uczciwość, ta dobra marka tak naprawdę, te zasady współżycia, które są ważne w każdej dziedzinie życia i w projekcie to bardzo łatwo widać. Wróćmy może na koniec do tych 8 miliardów. Tak. Kiedy są jakieś daty, jeżeli przedsiębiorcy czy naukowcy zamierzają o takie środki się ubiegać, to jakie są te kamienie milowe w procesie pozyskiwania w najbliższych miesiącach? Kiedy jest najbliższy konkurs? Tak, znaczy, oczywiście zawsze odsyłam do strony internetowej, gdzie wisi nasz przybliżony harmonogram konkursów i on jest na tyle skonstruowany w sposób i przyjazny, i ogólny, że widać te miesiące, kiedy mamy czas na przygotowanie się, tak? Jakby chyba nie ma miesiąca, w którym nie ogłaszamy jakiegoś konkursu. W tej chwili trwa... A z jakim wyprzedzeniem wiadomo, że konkurs będzie ogłoszony? No co najmniej 3 miesiące. Co najmniej 3 miesiące. Tak, to znaczy w tej chwili trwa konkurs w takiej ścieżce 1.1.2, projekty demonstracyjne u przedsiębiorców. On będzie sobie trwał do końca lutego. W pierwszym półroczu wiem, że będą jeszcze konkursy szybkiej ścieżki, ten chyba najbardziej popularny. Te najbardziej popularne dla przedsiębiorców generalnie na projekty badawczo-rozwojowe. My też w pierwszym półroczu planujemy szybką ścieżkę do dużych przedsiębiorstw. Wiem, że mają, no jakby jesień przyniesie to samo mniej więcej, tak? Bo my sobie wyznaczamy to między 60 a 90 dni na rozliczenie tych wniosków, w zależności od tego, jak szybko, jak duża ilość ich wpłynie. Oprócz tego będą uruchamiane kolejne programy sektorowe i to często będą równoległe konkursy, tak? Chociaż programy sektorowe są zwykle adresowane do pewnego wybranego sektora przedsiębiorców. Z tego, co mi wiadomo, także w tym roku można liczyć na to, że zostaną uruchomione nabory na nowe bridge, czyli na te projekty związane z fazą inwestycyjną. Znaczy, to będzie rok ogromnego rozbiegu tak naprawdę. My w tamtym roku też mieliśmy bardzo spory rozbieg i to trzeba jasno powiedzieć, że byliśmy jedną z pierwszych instytucji, która ogłaszała konkursy w ramach perspektywy 14-20. Sporo się udało z tego tytułu nabrać nam doświadczenia. Wokół tego trzeba też powiedzieć, że jakby są też instytucje nas wspomagające, takie jak Ośrodek Przetwarzania Informacji czy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, które też na naszą rzecz realizują programy dla przedsiębiorców albo dla konsorcjów naukowo-przemysłowych albo dla jednostek naukowych w porozumieniu z przedsiębiorcami, więc to wszystko każe powiedzieć, że to będzie kolejny rok przełomu w naszej opinii. I wszystkie, ale centrum informacji jest wasza strona, tak. NCBiR.gov. Tak. Tak, mam nadzieję też, że ona będzie stale usprawniana po to, żeby dotarcie do tych informacji było dobre. Proszę Państwa, ważne jest też to, że osobisty kontakt nie zastąpi nam innych form komunikacji. Ja zachęcam do bezpośredniego kontaktowania się ze mną, z podległymi pracownikami, z pracownikami wskazanymi jako osoby do kontaktu, bo tego nikt nie zastąpi, tego bezpośredniego kontaktu. My też zapraszamy do naszej siedziby, jesteśmy otwarci na rozmowy. Co więcej, jak robimy spotkanie informacyjne, zawsze jest transmisja internetowa dla tych, którzy się nie dostaną. 26 stycznia jest spotkanie, które będzie prowadzone właśnie przeze mnie w zakresie projektów demonstracyjnych, także będzie transmisja internetowa. Zapraszam Państwa. No i oczywiście zawsze są te często zadawane pytania na stronie. Ja myślę, że ten system już jest bardzo przyjazny. Jeżeli Państwo mają sugestie co do jego dalszego usprawniania, z chęcią je przyjmiemy. Myślę, że to na dzisiaj wyczerpuje temat, ale na pewno nie wyczerpuje go w całości. I ja też, jakie wsparcie oprócz finansów może dać przedsiębiorcom, żeby ich pomysł nie upadł? Pytanie od Link to Poland.
Pewnie jakie wsparcie, czyli pewnie wsparcie natury doradczej. Ja w tej chwili nie pamiętam, czy my mamy jeszcze w portfolio ten konkurs związany znaczy ten rodzaj wsparcia związany z mentoringiem. Natomiast no, to jest na tyle, bym powiedział, pytanie szczegółowe, że z chęcią na nie odpowiem, jak poznam więcej szczegółów, bo być może zależy tutaj o wsparciu doradczym, w jaki sposób przygotować wniosek, czy wsparciu doradczym, do jakiego konkursu należy aplikować, czy też ocena gotowości technologicznej, to też by się wiązało z tym, do jakiego konkursu aplikować. W tej chwili przede wszystkim oferujemy środki, które są albo dotacyjne, albo powiązane z inwestycją kapitałową. Natomiast ja sobie w tej chwili nie przypominam, żebym wprost miał środki związane z wsparciem doradczym, aczkolwiek w projektach Bridge Alpha mamy tą pierwszą część, która się nazywa Proof of Principle, kiedy można za stosunkowo niewielką kwotę, którą tam oferują te wehikuły, sprawdzić, czy dana technologia jest w stanie przejść do tej jakby kolejnej fazy, czyli proof of concept, czyli tak naprawdę tej fazy już prototypowania, tak? Czyli to jest ten moment, kiedy możemy i doradczo, i technologicznie sprawdzić technologię, czy warto w nią dalej zainwestować. Więc w projektach typu Bridge Alpha jest to możliwe na pewno, oprócz oczywiście klasycznego wsparcia finansowego. Ja mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście to wydaje się pytaniem na dłuższą rozmowę i na pewno pan dyrektor chętnie taką rozmowę podejmie. Link to Poland, możecie znaleźć maila do pana tak, dyrektora. Tak, ja zachęcam do tego, żeby zadawać konkretne pytania, bo wtedy jest konkretna odpowiedź. Każdy z nas sobie ceni swój czas i my to już przetrenowaliśmy. Staramy się przed spotkaniami również zbierać te pytania po to, żeby na nie odpowiedzieć już bezpośrednio. To dyskusję bardzo porządkuje, bo mnóstwo odpowiedzi na pytania, które są zadawane, już gdzieś się w dokumentacji znajduje i to też jest dla nas sygnał, że warto może coś przed nawias wyciągnąć albo coś napisać wielkimi literami, więc każdy taki sygnał jest cenny dla nas. Czy jednego maila co najmniej pan dyrektor się może spodziewać. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj byliśmy, jak zresztą widać, za nami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Moim gościem był pan Daniel Maksym, dyrektor działu rozwoju i innowacji. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu. Wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. A Brief Morning wraca znowu jutro rano, punktualnie o 9:00. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki, cześć.